Montując łożyska EVG trzeciej generacji w samochodach BMW, należy zwrócić uwagę na rodzaj gwintu mocującego łożysko, ponieważ występują dwa rodzaje tego gwintu i na podstawie tego, jakie mamy łożysko zamontowane w samochodzie, należy zamówić nowe łożysko. Istotnym problemem jest to, że oba rodzaje śrub początkowo daje się wkręcić w piastę łożyska. Przy dokręcaniu kluczem pneumatycznym możemy zniszczyć takie łożysko, które się nie będzie nadawało już do ponownego wykorzystania. Dlatego zwracamy uwagę, możemy sprawdzić taki gwint miernikiem, jeżeli posiadamy, jeżeli nie, przykładając jedną śrubę do drugiej, również jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki gwint mamy w samochodzie i jakie łożysko należy zamówić i zamontować. Istotne informacje również znajdują się w instrukcji zawartej w pudełku, której nie wyrzucamy. Zawsze sprawdzamy, co należy zrobić z danym łożyskiem, jak zamontować oraz z jaką siłą dokręcić. Dwa różne rodzaje gwintów powodują to, że mamy dwa znacznie różniące się momenty dokręcenia łożyska.